Druga wojna światowa dobiega końca. Niemcy krok po kroku wycofują się z okupowanej Polski. Jedni, zapatrzeni ślepo w potęgę Führera, nie wierząc w klęskę, do ostatnich dni szukają cudu, który odwróci losy wojny. Inni w pośpiechu kradną i ukrywają zagrabione w okupowanej Europie bogactwa, by bezpieczniej powrócić do życia po upadku. Jedni i drudzy pozostawiają po sobie tajemnice. Tajemnice niewyjaśnione do dziś. Pierwszy raz zszedłem na polecenie ministra sprawiedliwości w Rzeczypospolitej pod ziemię, głęboko pod ziemię, w Sowich Górach w dniu 22 lipca 1964 roku. Dano mi przewodnika i chyba w trzecią dobę pobytu mojej grupy w bazie zdołałem ustalić, że on pracował dla naszych służb. Dla Służby Bezpieczeństwa. Mordowano mi świadków. Zamordowano mi ich 5. Między pierwszym zeznaniem, które złożyli u mnie, a zapowiedzianym drugim. Rosjanie mi kiedyś wsadzili 2 dziennikarzy. Pod koniec pierwszego dnia akcji pod ziemią wiedziałem o tym, że pracuję dla KGB. Pierwszą zasadą w poszukiwaniach tego rodzaju powinno być nie wierzyć w nic i nikomu. Sprawdzać wszystko po kilka razy. Przesłuchiwałem Polaków i nielicznych wprawdzie, ale jeszcze żyjących Niemców i żyją ludzie. Niemcy. Wysocy niegdyś dygnitarze. Żyje ich może tylko 2, ale żyją na pewno. Tacy, którzy wiedzą, gdzie ona jest. I nie mówią. Nikt z nas nie wie, gdzie ona jest. Domyślamy się. Najczęściej mylimy się. Kiedyś, kiedy minister sprawiedliwości, mój zwierzchnik, kiedy dawał mi delegację służbową na jej poszukiwanie, ja mu powiedziałem, że podejmuję się rozpocząć poszukiwania i minister sprawiedliwości mi na to odpowiedział. Pan nie umrze w swoim łóżku. I od tej pory szukam. Szukam bursztynowej komnaty ponad połowę lat mojego życia. Nowy gabinet powstał na początku XVIII wieku na zlecenie króla Prus Fryderyka I. Rozbudowany pod koniec życia króla uzyskał miano bursztynowej komnaty. Pomieszczenia o wymiarach 10,5 na 11,5 metra, wyłożonego bursztynem, rzeźbionym tak precyzyjnie, że niektóre szczegóły można było podziwiać tylko przez szkło powiększające. W 1716 roku odwiedzający Berlin car Piotr I otrzymuje komnatę w darze od niezainteresowanego sztuką syna Fryderyka I, Fryderyka Wilhelma. Skarb trafia najpierw do Petersburga, a w połowie XVIII wieku do Pałacu Jekaterińskiego w Carskim Siole, gdzie caryca Katarzyna II nakazuje przyozdobić go kryształowymi lustrami i pozłacanymi kinkietami. Bursztynowa komnata nabiera pełni blasku i pozostaje w Carskim Siole przez prawie 2 następne wieki. Przetrwa rewolucję październikową, zmianę nazwy miasta na Puszkin i będzie muzealnym eksponatem aż do 1941 roku.
22 czerwca 1941 roku hitlerowcy atakują Związek Radziecki. Dwa miesiące później, 17 września, niemieckie motocykle wjeżdżają do parku przy Pałacu Jekateryńskim. Rozpoczyna się grabież. Bursztynowa komnata czeka na swoją kolej prawie przez rok. W lipcu 1942 roku zostaje w ciągu 36 godzin rozmontowana i przewieziona do Królewca, stolicy Prus Wschodnich, a dzieje się to na polecenie dwóch głównych bohaterów tej opowieści, światowej sławy znawcy sztuki bursztyniarskiej doktora Alfreda Rode i jego zwierzchnika, gauleitera Prus Wschodnich, brunatnego cara Ukrainy, Ericha Kocha. Przejmują oni pieczę nad skarbem wystawionym w królewieckim zamku do końca sierpnia 1944 roku. Wtedy to alianci rozpoczynają dywanowe naloty na Królewiec. Część bomb spadła w okolicach tego zamku. Był pożar na zamku. Wtedy rozmontowano znów komnatę, schowano do skrzyń. I tu w zasadzie zaczynają się zagadki. Pytanie najważniejsze nie jest, gdzie bursztynowa komnata została ukryta, tylko co się z nią stało. 80% jej w ogóle już nie ma. Jest takie świadectwo Niemki, która Elisabeth Am się nazywała. Ona jako dziewczyna przyjaźniła się z córką Rodego. Była na zamku, widziała tą bursztynową komnatę przed samym pożarem. A po pożarze miał jej powiedzieć Rodę, wszystko spłonęło. Zaprzeczają temu następne informacje. Hitler kochał bursztyn. Chciał mieć bursztynową komnatę. 13 listopada 1944 Hitler żąda, żeby przeniesiono mu bursztynową komnatę. Doktor Rode jesienią 1944 roku wybrał się do Saksonii i Turyngii. Jeździł na Dolny Śląsk. Wizytował kilka zamków. Szukał miejsca na ukrycie bursztynowej komnaty. Jesień to jest pierwszy ten termin, gdy mogli ją wyjeść po cichutku w głąb rzeszy. Były też takie domniemania, że ona mogła być ewakuowana z Królewca później znacznie. Jeszcze na początku stycznia 1945 są świadkowie, którzy widzieli ją w Królewcu. Kiedy że mogli ją ewakuować jedynie przed wejściem Rosjan do Królewca. Rosjanie odcięli Królewiec 15 stycznia. I znów kolejna zagadka. Są świadkowie, i to świadkowie poważni, którzy mówią, że widzieli jeszcze na początku kwietnia różną komnatę. 5 kwietnia 1945 roku, a więc na 5 dni przed zajęciem Królewca przez Armię Czerwoną. Ją wciągnięto z piwnic w skrzyniach, żeby ją przygotować do ewakuacji. Świadkowie, którzy pamiętają dokładnie dzień, zawsze są mało wiarygodni. Pożoga, wojda, bomby, pociski, granaty, miny, obrona, szum, wrzaski, szykowanie się do ostatecznej rozgrywki. To nie ten czas, kiedy wszystko się wali na głowę. To jest po prostu niemożliwe. Nie wierzę w to. Jeśli 5 kwietnia 1945 roku bursztynowa komnata rzeczywiście znajdowała się jeszcze w Zamku Królewieckim, to szansa jej wywiezienia poza miasto jest praktycznie żadna. Spłonęła, jeżeli była w Królewcu, spłonęła. Zamek został spalony w czasie walk o Królewiec. W momencie, kiedy rozpoczęła ofensywę Armia Czerwona, było wiadomo, że to jest kwestia tylko dni, może tygodni, że Królewiec padnie, bo paść musi. I co? I bursztynową komnatę zostawiono na łaskę losu, czy na pastwę losu, na pastwę żołnierzy radzieckich, którzy nigdy w życiu nie słyszeli o
bursztynowej komnacie i w pijackiej orgii zniszczyli wszystko, co napotkali po drodze. Dla pewnej grupy ludzi bursztynowa komnata była nie tylko dlatego cenna, że było to unikalne, zabytkowe, bezcenne dzieło sztuki, ale dlatego, że była to gwarancja na życie. Mając do wyboru ratowanie zabytku, który może być gwarancją, polisą ubezpieczeniową na życie, warto zaryzykować. Uważam, że warto i taką decyzję każdy by myślący człowiek podjął. Bursztynowa komnata była wielkim dziełem. Miała dużą wartość materialną, wyceniono ją wtedy na 50 milionów dolarów, ale uboga. Nawet jeżeli uznamy ją za jeden z cudów świata, to na pewno wojna nie toczyła się bursztyną komnaty. Poszukiwaczom dzisiejszym wydaje się, że to było ratowanie cennego zabytku. Nieprawda, to było ratowanie własnego tyłka. Na temat bursztynowej komnaty, jej techniki, jej ewakuacji i wydarzeń, które miały miejsce w trakcie ewakuacji, tych wersji i legend jest tak ogromna ilość, najczęściej nieprawdziwych. Takie były hipotezy, że mogła być w Dzikowie, w Pasłęku, w Izbarku Warmińskim i jeszcze w paru innych miejscach. Były bardzo poważne ślady prowadzące do zamku w Książu. Jeżeli nawet poszedł transport, to ten transport mógł albo się rozdzielić, albo mógł zostać zniszczony, no nie tak doszczętnie ślady by jakieś zostały. Albo mógł po prostu wjechać w pierwszą lepszą sztolnię już na terenie Sudetów Zachodnich. Na tym miejscu rośnie dzisiaj 60-letni las. Na pewno nie w sztolni, na pewno nie w kopalni, na pewno nie gdzieś w jakichś podziemiach twierdzy, a być może w zamurowanym pomieszczeniu jakiegoś małego prowincjonalnego muzeum. Gdybyśmy policzyli wszystkie miejsca, do których trafiła bursztynowa komnata pod koniec II wojny światowej, to myślę, że mielibyśmy teraz mniej więcej jakieś może 450 do 600 bursztynowych komnat. Gdyby istniała, to byśmy ją już znaleźli. A ponieważ wszystkie te wątki się urywają w pewnym momencie i wchodzimy w ślepą uliczkę, która donikąd nie prowadzi, to ja sądzę, że spłynęła. Ja wykluczam to. Ten ktoś, kto to mówi, albo nie orientuje się w tym, jakie są tu możliwości i co jest niemożliwe, albo celowo sieje tę wersję po to, żeby zaprzestano jej poszukiwania. Każda hipoteza jest poprawna, natomiast nieweryfikowalna. Zweryfikuje je życie albo i nie zweryfikuje. Jeżeli bursztynowa komnata się znajdzie, w co osobiście nie wierzę, no to będzie to hipoteza weryfikowalna. No trudno się na tym połapać. Na tym polega między innymi urok tego wszystkiego, że to jest cały czas układanka, puzzle sam. Ale wariantów układanki jest tyle, że można się w tym pogubić. 10 kwietnia 1945 roku, po prawie 3 miesiącach oblężenia, armia radziecka zdobywa Królewiec. Bursztynowej komnaty nie ma już na zamku, a do miasta przyjeżdża archeolog, profesor Aleksander Briusow, pełnomocnik Ludowego Komisariatu Kultury do spraw odzyskania skarbów muzealnych. Rosjanom chodziło o zdobycie bursztynowej komnaty, bo to był ich klejnot rodowy, że tak powiem. To było coś, na czym im zależało. To już nie były te czasy, kiedy niszczono ikony, cerkwi i tak dalej. To już Rosjanie mieli za sobą. To było trochę wszystko dziwaczne od samego początku zajęcia Królewca. Rodę, który został w Królewcu, nie ewakuował się, mógł zostać po to, żeby pilnować bursztynowej komnaty. On był zakochany w bursztynie. Chyba nawet on podpowiedział Kochowi ideę sprowadzenia bursztynowej komnaty do Królewca. Doktor Rode zgłasza się do profesora Briusowa i zostaje jego współpracownikiem. Mówi się o tym, że próbuje naprowadzić roztargnionego archeologa na jakiś ślad, że pali na zamku jakieś dokumenty, że coś ukrywa. 16 grudnia 1945 roku Rode i jego żona umierają na dezynterię. Okazało się potem, że grób jest pusty,
że zaświadczenie lekarskie o zgonie jego i Rodego i jego żony było fałszywe. Znów jedna z kolejnych zagadek. Został, żeby pilnować bursztyn komnaty. Jedyny, który wiedział, gdzie ona jest. Albo też za dużo wiedział. Być może jednak Rode sam sfingował swoją śmierć. Tajemnica wydaje się nie do wyjaśnienia. W 1949 roku powołana zostaje komisja Wieniamina Królewskiego, która przez lata bada każdy, nawet najdrobniejszy ślad. Był to jedyny człowiek, który właściwie miał wszystko w garści, wszystkie informacje skupiły się w jego ręku. Nazwisko jego było utajnione. On pierwszy stworzył komisję. On stanął na jej czele. Wykopali wszystko, co się tylko dało, i nic nie znaleźli. Do Obersturmbannführera SS Georga Ringela oczekuje się, że w najbliższym czasie w Królewcu przeprowadzona zostanie operacja Zieleń. W związku z tym powinien pan przeprowadzić akcję Bursztynowa Komnata i dostarczyć ją do znanego panu B3. Po przeprowadzeniu operacji wejścia zgodnie z ustaleniem zamaskować. Jeśli budynek zachował się, wysadzić go w powietrze. Ten raport został odnaleziony po wojnie zaraz. Syn tego SS-mana znalazł na strychu dokumenty ojca mówiące o ewakuacji bursztynowej komnaty. A potem Brytyjczycy, nie podając rzecz jasna źródła, skąd to posiadają. Dziś wiemy, że został przechwycony przez stację nasłuchu radiowego Wielkiej Brytanii. Brytyjczycy przekazali to Rosjanom, mówiąc, że to dziś znaleźli w swojej strefie okupacyjnej. Ringel nie istniał, to była postać wymyślona. To był pseudonim SS-mana. Jego prawdziwe nazwisko brzmiało Wyst, któremu kongresowiście zlecił ewakuację bursztynowej komnaty w głąb Niemiec. Do Naczelnego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy. Rozkaz został wykonany. Akcja Bursztynowa Komnata przeprowadzona. Wejścia zgodnie z planem zamaskowane. Wybuch przyniósł oczekiwane rezultaty. Obersturmbannführer Georg Ringel. Niemcy nie używali rzymskich określeń na schronie. Były to cyfry arabskie. Nie wiem, naprawdę trudno powiedzieć, co to może B3 oznaczać. Być może jakiś obiekt, który tylko na cele tej operacji został tak zakodowany. W sierpniu 1987 roku umiera jeden z najsłynniejszych poszukiwaczy bursztynowej komnaty, Georg Stein. Na 2 tygodnie przed swoją śmiercią był jeszcze u mnie. Wróciłem z Berlina, a tu list od niego. Jestem teraz niedaleko Monachium u przyjaciół, ale nie mam już sił i nie chcę się więcej zajmować poszukiwaniami. Nie to duchu bolcie i nie chcę zajmować się bolcie nikakich śledzeń. Ja... Zakończył tak bardzo smutno. Dostałem ten list i myślę sobie, masz babo placek. A na drugi dzień widzę na pierwszej stronie w gazecie: Georg Stein popełnił samobójstwo. Samobójstwo. 21 sierpnia 1987 roku. Miejscowość Altdorf w Dolnej Bawarii. Tego dnia pewien człowiek podczas spaceru dokonał strasznego odkrycia. Na skraju lasu znalazł trupa mężczyzny, który skończył ze sobą w straszny sposób. Potem obok trupa policja znalazła 2 nożyc, 2 noże, skalpel, który mężczyzna wbił sobie w brzuch. Tym mężczyzną był Georg Stein. Popełnił samobójstwo, bo załamał się, że nie może nic znaleźć. Tylko jak można popełnić samobójstwo, zadając sobie kilkanaście ciosów sztyletem? Główną zasługą Georga Steina był jego tak zwany testament, czyli ogromne archiwum oryginalnych dokumentów o losie zagrabionych skarbów, na utworzenie którego Stein poświęcił cały swój majątek. Baron Eduard von Falz, Fein, wykupił to archiwum od dzieci Steina i podarował je Rosji. Mało znanym faktem w Polsce jest, iż Avenir Piotrowicz Owsianow z Kaliningradu jest w posiadaniu bezcennego archiwum Georga Steina.
Ryszard Wójcik jeździ często do Królewca, dzisiejszego Kaliningradu, by uczestniczyć w poszukiwaniach prowadzonych tam przez Avenira Owsianowa. Owsianow przeczesuje wszystkie możliwe miejsca, przyjmując za najbardziej prawdopodobną hipotezę, że Niemcy ukryli bursztynową komnatę tuż przed wkroczeniem wojsk radzieckich. Czy swoją wiedzę czerpie ze słynnego archiwum Steina? Nie wiadomo. Przypuszczalnie Królewiec nie był jedynym miejscem, które wymieniał Stein. Ryszard Wójcik wskazuje na położony zaledwie 60 km od Królewca Pasłęk. Prowadziłem przez kawał czasu, jak gdyby, sprawę Pasłęka. I w związku z tym znam tą sprawę. Nie wykluczyłbym tego. Poszukiwania historycznego XVIII-wiecznego dzieła sztuki, nazywanego przez niektórych ósmym cudem świata, prowadzone są z inicjatywy Stowarzyszenia Poszukiwaczy Zabytków. Poszukiwania prowadzone są bezinwazyjną metodą sejsmograficzną dookoła zamku i w jego podziemiach. Z dawnych trzech, a gdzieniegdzie nawet czterech poziomów piwnic do dziś zachował się tylko jeden. Właśnie w zasypanych pomieszczeniach poszukujący skarbu, którego wartość szacuje się na około $500 milionów, pokładają największe nadzieje. Zdaniem badających rejon Pasłęckiego zamku, dotychczasowe wersje o zatopieniu komnaty w jakimś z jezior lub zakopaniu jej gdzieś w ziemi bez żadnych zabezpieczeń były błędne. Istnieją relacje świadków żyjących w Pasłęku, że właśnie w tamtym okresie, jesienią 1944 roku, na pasłęcki zamek nocą wjeżdżały ciężarówki wypełnione skrzyniami. Jeśli przypuszczenia naukowców potwierdzą badania, lada dzień ruszą prace odkrywkowe. Bursztynowa komnata jest jedną z najcenniejszych zagubionych naszego stulecia. Czy będzie jedną z najcenniejszych znalezionych, okazać się może już niebawem. Stworzyli Komisję Międzynarodową, była konferencja naukowa w Pasłęku, przyjechało trzech konsulów i nic oczywiście nie znaleźli, oczyścili lochy tylko. Była to największa katastrofa morska w dziejach światowej żeglugi. Na Tytaniku zginęło 1513 osób. Tutaj zginęło ponad 7, a może około 8 tysięcy. Uratowało się 914 osób. Stycznia 1945 roku niemiecki statek pasażerski Wilhelm Gustloff wypływa z portu w Gdyni. Na wysokości Łeby trafiają go trzy torpedy rosyjskiego okrętu podwodnego S-13. Ponad 200-metrowy gigant idzie na dno. Jedna z hipotez dotyczących ewakuacji bursztynowej komnaty dotyczy właśnie Gustloffa. To było mniej więcej w tym czasie, kiedy odcięto Królewiec. To musieliby ją ewakuować, tą bursztynową komnatę, samochodowo i przez Zalew Wiślany. Ale Zalew Wiślany bombardowali Rosjanie. Na Zalewie Wiślanym utonęło, mówią niektórzy, do 500 000 Niemców. Ludzie uciekali przez zalew do Gdańska. Przyleciały samoloty i rozwaliły lód. I poszły na dno. Sanie, samochody, czołgi, wszystko co tylko działo. Jeżeli wjeździ wtedy w zespoście bursztynową komnatę, to w Zalewie Wiślanym leży. To, że Królewiec został otoczony, jeszcze o niczym nie świadczy. Nie można otoczyć dużego rejonu, dużej aglomeracji, dużego zespołu w taki sposób, aby była 100% szczelność. 2, 3, 4 samochody zawsze istnieje możliwość, że przejadą. Jerzy Jańczukiewicz po raz pierwszy penetrował wrak Wilhelma Gustloffa w 1973 roku. Jednak do tej pory nikomu nie udało się dotrzeć do ładowni, które znajdują się w głębi statku. Poszukiwacze, którzy wraz z Jerzym Jańczukiewiczem uczestniczą w wyprawie na wrak, są przekonani, że tym razem dotrą do ładowni, które jeszcze nigdy nie były eksplorowane. Wrak robi niesamowite wrażenie. Po prostu jak się schodzi, to ten cień, który się nagle pojawia,
powoduje to, że serce jakby zaczyna bić o wiele szybciej. Jest to wrażenie niesamowite. Dziób Gustloffa rył w dnie, w żłobiu ogromny lej, jest poskręcany i częściowo oderwany od reszty kadłuba. Można wpłynąć do dziobowej ładowni. Część śródokręcia jest tak zdewastowana przez ładunki wybuchowe, że czasem nawet nie można rozpoznać, co to są za części statku. Dopłynąłem do kabiny kapitańskiej. Tam widać również działalność ekip poszukiwawczych. Wypalony palnikiem jest otwór i w tej kabinie znajduje się kasa pancerna, która jest oczywiście rozpruta. Wilhelm Gustloff leży na głębokości około 40 metrów. Jest! No, ale wiecznik, potęga. Sonda nam pokazała, że jesteśmy w tej chwili nad śródokręciem i przesuwamy się w kierunku Narufy. Pójdziemy w dwuosobowych zespołach. Macie się pilnować razem. Głębokości, które tutaj będziecie osiągali, to są rzędu od 32 metrów, kiedy będą pierwsze nadbudówki, do 36 tej dolnej części przechylonego pokładu ruchowego. Nurkowie muszą zejść na głębokość około 40 metrów. Nurkowanie przy wrakach jest bardzo niebezpieczne, gdyż są one oplecione sieciami rybackimi, w które bardzo łatwo jest się zaplątać. Zeszliśmy na śródokręcie i posuwaliśmy się w stronę Rufy. Śródokręcie leży na lewej burcie, natomiast Rufa sama jest skręcona w taki sposób, że widać poprzeczny przekrój całej tej Rufy. Opuszczaliśmy się wzdłuż tego przekroju w dół na głębokości około 39 metrów, 40. Zobaczyliśmy w jednej z kabin zamknięte drzwi. Te drzwi były na tyle duże, że skrzynie, które miały rozmiary 1,40 m na 2,40 m, swobodnie można było przez te drzwi przenieść. Drzwi są potężne, wykonane z grubej stali, wzmacniane belkami. Ślady dobierania się jakieś tam są. One są, to co było porośnięte, niektóre miejsca omułkami, tam są one odskrobane, takie jaśniejsze są ślady. Także na pewno ktoś tam się dobiera. Czy to mogły być drzwi, czy to była raczej jakaś śluza wodoszczelna w grodzi wodoszczelnej? Jak ty to oceniasz? To była raczej śluza, ponieważ z tego co zauważyliśmy, posiadała ona u góry ośkę oraz zębatki. Najprawdopodobniej. To na pewno musiała być śluza. Najprawdopodobniej była ona opuszczana po prostu, tak, w dół. Nurkowie są przekonani, że udało im się dotrzeć do pomieszczeń, które od ponad 60 lat pozostawały zamknięte. Gustloff nie mógł wyjść z tej komnaty, skoro były zeznania świadków uznane za Komisję Radziecką za wysoce prawdopodobne, że ona jeszcze istniała po zatopieniu Gustloffa. I nie ma co szukać na Gustloffie. To dlaczego nie na krążowniku Emden, w którym Koch uciekał? Koch, który wywoził z Prus, schodzi do największy skarb niemiecki, sarkofag Hindenburga, jego żony. To przy Hindenburgu, jego żonie, mogła być wyrokowana bursztynowa komnata. Kochany bracie, kochana siostrzenico, drodzy krewni i przyjaciele, to moja ostatnia wola ogłoszona zostanie, gdybym nie przeżył mającej się odbyć jutro operacji.
To jest nagłówek testamentu. Erich Koch był odpowiedzialny za śmierć 400 tysięcy Polaków i deportację setek tysięcy ludzi z Ukrainy do hitlerowskich obozów zagłady. Uciekł do Kopenhagi, a stamtąd do Hamburga, gdzie ukrywał się pod zmienionym nazwiskiem. Zatrzymał go policjant niemiecki w służbie, już tak powiem, brytyjskiej, za nieprawidłową jazdę rowerem. Przyprowadzili go na posterunek, rozpoznał go któryś z tych policjantów, żołnierzy dawnych, że to jest Koch. I wydali go w ręce Brytyjczyków, a Brytyjczycy nam. Zupełnie przypadkowo, będąc w sądzie, poszedłem do naczelnika śledztw i dochodzeń w prokuraturze i tam znalazłem, leżały jakieś akta. Pytam się, co to akta? A, jakiegoś hitlerowca. A można wziąć? Proszę bardzo. Ja zacząłem czytać, mówię, panie Gauleiter Erich Koch, 90. numer legitymacji partyjnej NSDAP. Proces zaczął się 20 października 58 roku, a wyrok był ogłoszony 9 marca 59 roku o godzinie 1. W ostatnich swoich słowach powiedział, że jak dotychczas, to lepszego ustroju jak narodowy socjalizm to nie ma. Erich Koch został skazany na karę śmierci. Po procesie profesor Stanisław Walczak, minister sprawiedliwości, poszedł do Cyrankiewicza i mówi do niego, że mamy tu w tej celi Kocha, co z nim robić, wyrok prawomocny, czy mamy wieszać, czy nie wieszać. Cyrankiewicz mówi, ja nie wiem. Spytam się Gomułki. Gomułka, który miał trzeźwy umysł polskiego chłopa, mówi, a wiecie co, chyba go zostawimy. Ja, on długo nie pożyje, zostawmy tak jak jest, może coś o tej kryształowej sali powie. Tylko idiota mógłby go powiesić. Mając takiego człowieka, trzeba było go wykorzystać do różnych celów. Wyroku nie wykonano ze względu na stan zdrowia skazanego. Wtedy weszły w życie przepisy polskiego tam kodeksu karnego, które zakazywały egzekucji na osobach obłożnych. Zaręczam, że Erich Koch był zdrowszy niż my wszyscy razem wzięci, łącznie z telewidzami siedzącymi przed telewizorami. To był tylko po prostu pretekst. Erich Koch był po prostu potrzebny. Liczono, że coś powie. Stąd udostępniano niektórym dziennikarzom, pisarzom dostęp do niego. Sławomir Orłowski odwiedzał Kocha przez 5 lat w więzieniu na Mokotowie. 2 razy w tygodniu, raz w tygodniu jak rano pojechałem, to już siedziałem do wieczora. Nie, zaufanie u niego budziłem. I tak się zżyliśmy ze sobą. Rozmawialiśmy o III Rzeszy, o Hitlerze, o dojściu do władzy. A jak pan sądzi, co z tą komnatą może być? Może bomba trafiła akurat tam, gdzie oni ukryli? A nie mogli wywieźć z Królewca? Panie Gauleiterze, z Królewca to już chyba nie mogli wywieźć, bo Królewiec już był w oblężeniu. Ja się zapytam, wie pan, ona zaginęła, do tej pory jej nie ma. Co pan sądzi, jak pan uważa? A on mi powiedział, panie, przecież ja miałem na głowie obronę Królewca i inne rzeczy. Ja nie miałem z tym nic wspólnego, zleciłem to doktorowi Rodę, potem ukrycie. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś z Kochem na temat bursztynowej komnaty rozmawiał sobie luźno i bezpośrednio. Nawet dziennikarze, kiedy rozmawiali z nim, w zasadzie unikali pytania, gdzie jest bursztynowa komnata. Koch od razu przerywał rozmowę i było koniec wywiadu. Marca 1965 roku Erich Koch zostaje przeniesiony do więzienia w Barczewie koło Olsztyna. Więzienia, które wizytował kilkakrotnie, będąc gauleiterem Prus Wschodnich. Testament Ericha Kocha, który spisał przed operacją w 1967 roku w Łodzi, to był zakład karny numer 2,
mam od blisko 30 lat. Koch zostaje umieszczony w jednoosobowej celi głównego pawilonu więzienia, w którym wówczas nie wykonywano kary śmierci. Był oszczędny w rozmowie. Słowa były wyważone. Kiedy chciał mówić po polsku, mówił. Łamaną polszczyzną, ale mówił. Kiedy nie, nie rozumiał, wolał używać języka niemieckiego. Wyczulony na wszystko. O kapitalnej pamięci. Interesował się wszystkim, co było pisane na temat bursztynowej komnaty. Co ciekawe, Koch miał zaprenumerowaną prasę. Kiedy ukazywała się cykl artykułów o bursztynowej komnacie, Koch czytał i podkreślał niektóre kwestie. Ja jeden raz z nim rozmawiałem. Koch w moim zrozumieniu znał pełną prawdę o miejscu jej ukrycia. Ze wszystkich etapów ukrywania komnaty on miał raporty. Aż do ostatniego miejsca. To się nie wymknęło spod jego kontroli. Koch nigdy, powtarzam, nigdy nikomu nie powiedział, gdzie jest bezpośrednio w rozmowie. Gdzie jest bursztynowa komnata. Do końca. Do końca. Coś w tym było. No inaczej było nie trzymano przy życiu przez tyle lat. Albo go zwolniono, a jego trzymano pod kluczem aż do śmierci. Erich Koch umiera w wieku 90 lat, 12 listopada 1986 roku w więzieniu w Barczewie i zostaje pochowany w anonimowym grobie na tutejszym cmentarzu. I wydawało mi się, że nie ma żadnych już nowych śladów i nagle przywozi mi jeden z moich przyjaciół, podróżnik z Gdańska, moją książkę. Koch przeczytał jedną książkę Ryszarda Badowskiego, Tajemnica bursztynowej komnaty. Znalazł ją w bibliotece w więzieniu w Warszawie. Napisał na niej recenzję na okładce wewnętrznej, opatrzył swoją autografem. Notatka Kocha jest zupełnie nieczytelna i została przesłana do Niemiec w celu przeprowadzenia ekspertyzy grafologicznej. Jak się udało czytać ten jego zapis na książce mojej w całości, to być może czegoś nowego się jeszcze dowiemy. Może znajdziemy odpowiedź w Kochach zapiskach. Może znajdziemy odpowiedź w jego testamencie. Te rzeczy jeszcze nie zostały przeczytane, nie przetłumaczone. Być może tam jest ukryta prawda. Być może tam jest jakiś ślad, który pozwoli nam prowadzić. Sam Władimir Putin przyznał, że musi to trochę potrwać i wymaga olbrzymiej pracy od Rosji. Złośliwi twierdzą tutaj, że będzie to bardzo trudne i może trwać tak długo, jak zrekonstruowanie słynnej bursztynowej komnaty, którą dziś oficjalnie otworzyli Gerhard Schröder i Władimir Putin. Rosjanie budowali kopię bursztynowej komnaty ponad 20 lat. Dziś została otwarta. To był jeden z ważniejszych punktów tego u tych uroczystości, które działy się tutaj dzisiaj w Petersburgu. Kilka lat temu w Muzeum Miejskie w Nysie gościło wystawę związaną z bursztynową komnatą. Byli tam rzemieślnicy, którzy odtwarzają fragmenty bursztynowej komnaty i oni też prezentowali te odtworzone fragmenty na tej wystawie, ale też, o czym poinformowano potem, na wystawie były fragmenty autentycznej bursztynowej komnaty i nikt nie był w stanie wskazać, które fragmenty są autentyczne, a które fragmenty zostały odtworzone. Rzemieślnicy, którzy przyjechali do Muzeum do Nysy na wystawę, nie mogli z nikim rozmawiać.
informacja, jaką się uzyskiwało natychmiast, wchodząc na tę wystawę, była informacją bardzo klarowną. Panowie chętnie pokazują, jak się obrabia bursztyn, natomiast o niczym więcej nie wolno było z nimi rozmawiać, a na każde pytanie oni odpowiadali bardzo zdawkowo. Oni po prostu nie chcieli o tym mówić, albo po prostu im zabroniono. Ci, którzy widzieli bursztynową komnatę i widzieli zdjęcia i dokumenty z okresu, kiedy ona jeszcze istniała, ta prawdziwa, twierdzą, że jest to nie do odróżnienia. No ale tak się uważa, że pan będzie to się zawsze kojarzył troszkę ze Starówką Warszawską. Fajna jest, ale nieprawdziwa. Bardzo często pytają, ile procent dajesz na to, że ona jest w Polsce? Mówi, 60. Potem 30% na to, że ona jest w Niemczech. To już mamy 90. I po 5% na to, że ona jest w obwodzie kaliningradzkim, w dawnych Prusach Królewieckich. I 5 ostatnie, wszystkie jest dawno w Stanach Zjednoczonych. Co jakiś czas na różnych giełdach, w różnych punktach Europy pojawiają się jakieś fragmenty, które są potwierdzonymi fragmentami bursztynowej komnaty. One znajdują się w prywatnych rękach. I teraz pytanie, jaką drogą doszły do poszczególnych kolekcjonerów bądź właścicieli? To obrasta legendą. Każda legenda, każdy wiek ma swoją legendę. Legendą XX wieku była bursztynowa komnata. Ta legenda przychodzi od XXI wieku i ona ciągle jeszcze będzie w XXI wieku funkcjonować. Rok 1945. Kronika filmowa amerykańskiej wytwórni Universal. Kopalnia w Merkers w Niemczech kryje jedną z najdziwniejszych tajemnic wojny. Dzięki tym łupom jeszcze w ostatnich dniach wojny miały zostać rozwiązane finansowe problemy Niemiec. Nasze oddziały znalazły tam niezwykłe skarby, biżuterię, banknoty, sztabki złota i dzieła sztuki gromadzone przez 5 lat wojny. 100 ton sztabek złota to tylko resztka niemieckich zapasów. Jak podaje publikacja Ministerstwa Kultury 14 i 17 kwietnia 1945 roku, amerykańskie konwoje ciężarówek przewożą skarb do budynku Banku Rzeszy we Frankfurcie. 29 ciężarówek jest eskortowanych przez 5 plutonów piechoty, 2 oddziały żandarmerii wojskowej, 10 ruchomych dział przeciwlotniczych, samoloty obserwacyjne i myśliwce Mustang. 3 ciężarówki giną jednak bez śladu. Na jednej z nich miało być załadowane 20 skrzyń z napisem Urząd Budownictwa Wodnego Królewiec.